Witam widzowie w nowym odcinku. Tak, jak widzicie, skutery zapadły już, nie pamięć, nie, ostatni spalony, więc możemy mu ostatniego tego bucika zapodać. Nawet się przewracać już nie chcę. A teraz zobaczcie to, co przyrzykowaliśmy dla was dzisiaj. Może innym razem. Ale to w sumie cross. Ja na przykład nigdy nie miałem kolca w oponie. Nie wiem na ile można sobie pozwolić, ale jak idziecie po takim śniegu, to tak czujecie, że ten motor pływa, nie? Aż mi się ręce trzęsą, a tak. Five minutes later. O tym lagu mówiłem właśnie, że... Oliwa chyba mam. No to pchanie! Niepodobne. Nie no, gruby! Pęka trochę, ale... Ja! D***nie! Jaki to jest symbol! O nie, bo kurwa traktor! Hejmy to! Kurwa na tym lodzie! The next day. Okazuje się jednak, że to nie wcale brak paliwa, a zapchane dysze w gaźniku przez rdze w baku. Także po miesiącu wracamy z powrotem z nadzieją, że nic tym razem nie klęknie. Daj na capka! Przejdź tak tu dobrze, tu się nagro scydę. W końcu, minął kurde miesiąc. Próba numer 5. Próba. Ostatnio tu byliśmy, jak był śnieg, słuchajcie. I byliśmy tu tak niedawno. To pewnie ten, który oglądał ten filmik z nami miejscówę, zadupcił skuter. Na 100%. A to miał być statuetka, trzeba było go tu wbetonować. No tak, no kurde, skuter podpalony tu. Tam jeszcze plastiki leżą. Komu się go chciało targać? To jak ci się podoba, furmanka? Kurde, mi się sprzęt podoba, jest taki potężny. Weź go to teraz wyciąg tego crossa. O. O, kopię prądem. O kurwa, wybuchnie. Dzisiaj ładnie chodzi bardzo, nie? Co myślisz, że będzie tak chodzi cały czas już? Nie, na pewno się zepsuje. To jest klątwa GPZ. Z klamy, ale kurde i tak padłem w tą jedną kolejnę. Skocznia! To się nie polecę, chłopiec, nie ma. Wolę z routerem skoczył! No bo router jest kakać, nie wiesz jaka będzie scena! Motokotem przedostał, to będzie nie wrzucaj tego na internet. No dobra, nie wrzucę. Bierze mnie! Ja zaraz do roboty. A, do roboty, no. Parkował nawet. Ale ma pepry, podoba mi się ten sprzęt, no. Buta mi naczepał. Mi wszędzie naczepał. Nieważne gdzie bym stanął, i tak dostanę błotem i tak. Czy to do buzi, czy to w oko, czy to do nosa. Ale łapę pompuje. Nie. Zagotowałem płyn. No, drugi kierowca wsiada w końcu. Ten to ma buty, a ja? Za mało gazu. Widzowie, spociłem się jak świnia po tej jeździe tym GPZ-em. Jakbym normalnie krosówką po torze jeździł. No, musisz opie, jak on nie może złapać tracji, to to nie jest tak jak w krosówce, że ty masz puścić gaz. Pokaż, tu musisz opie, wiesz, jakbyś z procedury startu jechał. No.
No i daj rato tam. No to 50 na blacie, to jest za dużo. Co, kolejna miejscowa, nie? Tak jest. Za nami, widzowie, udane testy polowe po paru miesiącach. Jak widać, była na początku zima, teraz już mamy wiosnę, można powiedzieć. Śniegu nie ma, ale jest fajne błoto, także jeszcze to wykorzystamy i jedziemy na jeszcze inną miejscówkę. Widzimy się za chwilę. O kur... Nie użyję paliwo. O, działa! Pytanie na jak długo? Five minutes later. Ale wiesz, on musi mieć kurde dużo w tym baku. To co, zostawiamy go tu gdzieś i jedziemy furą na stację. Popcham z tobą, żeby ci smutno nie było. O, aku mu odepnij, no. Ja, no. Dawaj, moja lasko. One hour later. Jest! No dobra! No co, na 3, 2, 1, 2. Dobra. To nie jest miejsce na takie ściganie. Ale przyznam, że mnie odstawił. Jak on tu wjedzie? Może podmianka? Zobaczymy, co pokażesz i jak szybko jajeczka będą obite. Ale tym widzowie naprawdę się nie jeździ się jakoś źle w terenie, tylko to, że jest strasznie niski, się zawiesza. Widzowie, poważny podjazd. Jeszcze mi trochę nadciągnij, jeszcze minimalnie, luksusowo. Druga próba. Zajebiście! Dawaj na górę KTM-em! No tu jest dość stromo. Tu musi być chyba drugi bieg tak dość mocno odkręcony. O! Kurcz! Jeszcze nawet wyżej poszedł! Także drodzy widzowie, to by było na tyle w tym odcinku. Dajcie znać, czy chcecie więcej odcinków z tą maszyną oraz podsyłajcie pomysły w komentarzu, co byśmy mogli jeszcze z nią zrobić. Póki co jeszcze działa, także dajcie znaka i widzimy się w następnym odcinku na kanale.